Powiem wam tak, jedyne co Ewa gotuje na komunie, to są flaki. Ponieważ nikt nie robi takich jak Ewa. Takie życie. To są flaki warte wszystkich pieniędzy. Nie dość, że flaków jest, no ile jest, to jeszcze takie dwie szyje potężne z indoora, jeszcze pałki, normalnie. Palce lizać, talerz lizać, garnek lizać, wspomnienie lizać. Wszystko lizać. Dobrze, ja teraz jadę po Igora jeszcze, bo on w szkole jest. Ostatni dzień. Ostatni dzień przed komunią jest w szkole. A nie chce mi się iść na nogach, to jadę samochodem. Bo dzisiaj trochę porobiłem i się zmachałem za bardzo. Słuchajcie, co wy tu robicie? Przecież fryzjerzy są pozamykani. Chcecie Są otwarci. zapłacić karę? Ta? Nie wyrabiasz, widzę. Nie jestem w temacie chyba. Nie nadążasz po prostu. Właśnie czekaliśmy na to, żeby móc No właśnie, bo to niedługo komunia, a Ewcia musi się prezentować jako mama No kur... dziesięciolatka, nie? Ej... No właśnie. Panie... Otóż to. Od Bożego Narodzenia nic nie robiłam przy włosach, to hello. No. Kto tam jest, Finlandia? Gdzie ty tu się usadawiasz przy mnie? Gdzie się usadawiasz? Nie masz końca swojego? Co? Zobaczcie. Ała! Nie tak blisko. Ona jak najbliżej twarzy. Jak najbliżej twarzy. Trzeba Co tam jest za zwiększyć oknem? przepływ krwi. Zobacz, kto jest za Opaska oknem? za mocno zaciśnięta. Pani poszła. Pani poszła. Słuchajcie, pani poszła. Znaczy, pani Ewa poszła. Do wykąpać się, bo wiecie, że nie mamy ciepłej wody. Nie, bo nam się zepsuł piec. Ale niedługo się naprawi. Jutro przyjedzie pan i będzie naprawiał. Ruszcie się. Albo tak też można. Igorku, to chyba nie jest dla ciebie film, bo ta pani jest skaleczona, rozumiesz? Bo ją rekin za. No właśnie. Co już skończył łeś grać z tym? Nie z Murzynem, z tym Opatrunek uciskowy. wiesz z kim, nie? No? Z Michałem. No, to fajnie. A na kolacyjkę będziemy mieć taki zestaw grillowy z Biedronki, robiony przez Biedronkę, nie? My tylko go odgrzewamy na patelni, osmażamy, nie? Zestaw grillowy to jest. No i fajnie. I sałatka robiona przez nas. Pomidorki, ogórki i super sosik, więc będzie gitara. Przyjechaliśmy do domku, bo byliśmy w jednym miejscu, nie? A akurat panowie są, słuchajcie, i rozkładają namiot nam już, także zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Nie chcę tam ich nagrywać, wiecie, żeby. Bo nieważne jest, jak się rozkłada namiot, tylko ważny jest później efekt wizualny, nie? No. Tutaj zobaczcie, mamy całą miskę mięsa, a już dużo chłopak wziął, nie? Te wszystkie torby tutaj i takie inne rzeczy, a tutaj jeszcze Ewa pokupowała owoce. Takie mam pytanie w zasadzie, Warzywa. warzywa, no i owoce, no ale wiecie, owoce, chodzi mi o owoce, które będą na stołach, nie? Bo ja byłem na paru weselach, na paru takich dużych imprezach i nie przypominam sobie, żebym choć raz zjadł jakiś owoc. Może trochę tam winogrono od czasu do czasu na początku się posmakowało, zanim ten obiad przyszedł, nie? No ja Bo, zjadłem nieraz. tak? No Ja pewnie. kurczę, to tak jakoś nie jem tych owoców na tych imprezach. Co nie znaczy, że nie jadłem nigdy właśnie jabłka, banana i innych rzeczy, nie? Bo banany często sobie brałem do Dzieci na pracy przykład kiedyś. jedzą arbuzy. No, arbuzy też się kiedyś jadło. Mówiło się, w ogóle jak byłem mały, to nie wiem czy u was też, ale mówiło się te pestki, że są rakotwórcze, nie? W tych Jasne. arbuzach. To już normalnie hity, Satelity. satelity były konkretne kiedyś. Umiem. Ewa tutaj robi. Aha, już napisał na. Dobra. Ewa tutaj robi, wiecie, panom, którzy nam tam rozwijają ten namiot, te kawki, nie? Dobra, trzy, jeszcze jedna. Tak, jeszcze jedna.
kawki, dwie herbatki, mleczko. Wiesz, że w Anglii piją mleko z herbatą? Tak, bawarka to się nazywa. Tak? U nas, tak. Ja nigdy nie piłem i nie wiem, czy bym w ogóle wypił takie bardzo coś. Dobra, tak? W błędzie. Oczywiście, ja piłam, moja ciotka... Dobra, idę ci otworzyć. Poczekaj, bo żebyś się nie wywróciła z tym, bo tyle by było tych... O, tam jest namiocik. Tyle by było... O. No to tu postawię. Wszystkim chłopakom zrobiłam herbaty, bo ja rozumiem, że... Piją, nie? Piją, wszyscy piją, tylko nie, niekoniecznie herbatę. Ale to będzie, słuchajcie, duży namiot. My jaki zamawialiśmy? 4x8. 4x8? 4x8. 4x8, ale gdzieś tam pożyczyli na imprezie czy coś i ci goście tak się dobrze bawili, że im rozwalili ten cały namiot, nie? I no. O, a to jest moja koszula, w której wystąpię jutro. Jutro. I Ewa mi wczoraj kupiła. Sama. I nawet pasuje. Dobra, ale nieważne, nie o tym teraz. Teraz o tym namiocie, nie? A teraz, a ten będzie jaki? 12? 8 na 12. Nie, 6 na 12, 6 bo na tak 12, nie mamy. Tak, 8, 6, no. Na 12. 6 na 12, to nie wiem. A pogoda jest jaka jest, no kurczę. Dwie nagrzewnice też mamy, także może coś z tego, z tego będzie. Przyjemne 10. Przyjemne 10, no nie. Tak, namiot już stoi. Namiot już stoi i wystarczy taki, nie? No. Za mały? Jak będziemy chodzić, nie? Jak będzie taki mały? 150 wielkości. Na całe podwórko normalnie ten namiot. Trochę za duży, no ale trudno. Jak nie ma mniejszych. Dobry. Dobry? No. To fajnie. No, wszystko już stoi. Taki wielki jest. Ten namiot, tu jest wejście i z tamtej strony też jest wejście. Z tamtej jest wejście. A Ewa tu już, nie, tu jak się już wejdzie, to już jest cieplej. Tu mamy taką dużą nagrzewnicę, to się chyba parasol nazywa, nie? Parasol słoneczny jakoś tak. Słoneczny. Ale ty przyszedłeś się nagrywać, czy pomagać? Musisz dyskusję podejmować ze mną? To w ogóle gdzie będzie stało? Na środku? No chyba najlepiej. Tu, nie? No. Tu i wtedy stoły naokoło. No dobra, słuchaj Igorku. Albo tu. A to jest ten, to jest do kawy, to jest jeden tylko, to do kawy czy do herbaty? Ale to do kawy czy do herbaty? Do herbaty będzie tylko woda. Aha, to jest tylko woda. Tam. No widzisz, to ja nawet nie wiedziałem. No dobra, to ja zaraz, to my zaraz to będziemy ustawiać tutaj. Brudne to co? Kto tam? A tam Donia jest. To chyba takie będzie ustawienie, nie? Gazem? A, no bo to jest nowe. Słuchajcie, tutaj chyba dzisiaj musimy zrobić próbę generalną sprzętu jeszcze. Czy będzie grało? Zobaczcie, taki duży namiot jest. A tutaj osób nie będzie za dużo w porównaniu do tego namiotu, nie? Bo mnie już mówiłem wcześniej, że ten, że ma być... Pa, co tam szukasz? Ona już szuka, czy na stołach czegoś nie ma czasami. To mnie denerwuje, że tutaj ten, wiucha. A jakie wiucha, jak będzie wiatr? Możesz wziąć... Nie, cegłówki podłożyć z drugiej strony. Tak, cegłówki. To ja to zaraz zrobię. 24 krzesła. 24? Nie, 25 powinno być. Jak żeś policzył? On mówi, że 24. 25. Czekaj, to od tego. Raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no to 8. Dobra. Ten gaz wezmę troszkę tak ustawię na
żeby było bardziej na środku, 24. nie? 24 krzesła. On miał rację, 24 krzesła są. No to gdzie jeszcze jedno? Miało być 25. To może dostawimy jakieś. No. Tam mamy ten duży czajnik do wody. No, warownik, nie warownik, wiadomo o co chodzi. I muszę jeszcze tam z cegłówki z drugiej strony, bo tu mi trochę wiucha. Jak będzie wiatr, to będzie trochę wiuchać, a to jest denerwujący wiuch. Tutaj. No to co, będziemy dekorować? No to co, a mamy dekorację? Ja bym poczekała. Jeszcze. No bo właśnie, poczekałaś z tym. No nie, to do góry nie poleci. Jeszcze. No tak, musicie sobie paznokcie zrobić, macie rację. Teraz, moi kochani, kolejna sprawa. Namiot rozłożony, wszystko jest gitara. Ja to wam zaraz pokażę, co oni robią, ale jeszcze powiem wam, że właśnie zaraz dzwonił do mnie pan FK i powiedział, że... Patrzcie do mnie, zamknęła mi tu drzwi. I powiedział, że będzie robił za chwilę, 15, mówi do pół godziny, przyjeżdżają i robią ten piec, nie? Wreszcie. Wyrygudnice jest w takim razie. Przepichane, jak no. Nie ma ciepłej wody. Naprawdę. Właśnie. Trzeba do babci chodzić. No, dobrze, że mamy właśnie blisko do tego. W razie czego się wykąpać tutaj obok, wiecie, do teściowej chodzę, jest gitara. Nie. Jesteście lekko ustawieni, mama też do kosmetyczki nie musi się umawiać. I do fryzjera też nie. Słuchajcie, tak, wczoraj te Donia zrobiła pazurki. A skróciła ci dzisiaj? Nie. Nie, powiedziała, że nie. Ona powiedziała, że mam mieć takie długie. Aha, że takie masz mieć. No, mi się podobają, nie już. No widzicie, no to jak powiedziała, że masz takie mieć, a to ty będziesz miała jeden inny i taki nie, inny? Nie, 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 to była próba po prostu kolorowi i odrzuciłam próba. Go. No. Ta jest fajna, podoba mi się. Tylko do jutra ci się może złamać. Nie. Nie? Do niej się nie łamią pazurkcie. No to dobra. Nie jest lepsze od moich kosmetyczek. Rozumiem. Idę na dół teraz i czekam. Wypatruję pana. A ten pan, żebyś mnie zapędzał, nie? Bo co? Na podwórku nie stanie. No to cię wie chyba. No, nie rozwali nam chyba namiotu swoim ja samochodem. Ja się tylko obawiam, żeby tam było ciepło w tym namiocie. Przestań. Ja też najwyżej w kurtkach będziemy siedzieć. Nawet jak nie mów, musimy udekorować Igorowi krzesełko. Dobrze, ładnie. To zaraz udekorujesz. To weźmiemy od Doni. Nie trzeba dekorować, jest fajne. Nie, chodzi o to, że musimy wziąć buszpan i zrobić takie ładne serduszko. No, musimy. Ale czemu wy tak jakoś... Aha, bo żeby to... A czemu nie robicie przy tym małym biurku tutaj? Co? To jest za mało i się zdenerwowałam i się no. Zobaczcie. No dobrze, to idę na dół. No, piec już zrobiony. Będzie ciepła woda. Donia, co ty tutaj tworzysz? Sernik będzie piekła. Donia będzie piekła sernik. Ewka tu rozłożyła stół, żeby jakoś tam... Jak będą tutaj gotować jutro, to żeby jakoś tam mieli gdzie odkładać. No i fajnie, nie? No, a ten czajnik działa w końcu? No to pewnie, że działa, bo nowy. To musi działać. Pokażę wam małe przestawiania już. Tutaj Ewa dała taki ten wypoczynek sprzed domu. Tu jeszcze Donia ustawia napoje. I już tak mało wiele jest, ale jeszcze nie jest, nie? Ten sprzęt to jest jakiś dziwny do tego grzania. Nie wiem, czy to da radę. Ze 2 godziny wcześniej będzie trzeba go uruchomić. I będzie gitara. I jeszcze, bo ja nie wiem, tam z przygotowań to raczej nie będzie filmiku, ze względu na to, że Ewa nie robi, tylko po prostu ktoś inny to robi. I tak, tutaj co mamy tutaj? Nie wiem, chyba klopsiki w occie to są. Tutaj są udka w panierce. Tutaj jakieś schaby. Tutaj też jakieś skrzydełka w panierce. Tutaj jest galareta w takich kieliszeczkach. Fajnie to wygląda. Nie wiedziałem, że w kieliszeczkach można galaretę. I tutaj jest cała gama tej galarety w kieliszeczkach. Tutaj są rzodkiewki. One są, nie wiem, czy w jakimś sosie, czy tylko po prostu w wodzie chyba są. Póki co na razie. Tutaj jest, proszę Państwa, sernik. Nie sernik, jakiś tam bezowiec czy coś. 2 te ciasta są. To nie sernik jest, przepraszam Was. To jest jakaś beza, to jest chyba beza.
Jakaś beza to jest. A tutaj, co my tu mamy? Co by wam, jakby to otworzyć? Tam są jakieś też wynalazki. Takie papryczki w takim... Takie coś, to są prawdopodobnie do jakiejś dekoracji. I te, ale nie wiem do jakiej. I nie wiem, czy się dowiem. Może się dowiem. A tutaj jeszcze jest... Aha, tu jest sernik też. To jest sernik, a to jest taki bezowiec. Wam powiem. No i to tyle na razie. To oczywiście nie wszystko. Nie wiem, czy zdążę wam wszystko pokazać. Ale na razie tyle wystarczy, bo resztę to, co mogli, to poprzywozili, wiecie, a resztę to później dopiero, wiecie? 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 No. A i tak jest cieplutko, jutro komunia ma być, a tutaj zobaczcie, musiałem w kominku napalić, bo przecież, o, tak, tak to jest właśnie. Zobaczymy, czy jest coś inaczej, niż ostatnio pokazywałem. Napoje chyba Dania ładnie poukładała. Tutaj już pomału znosimy te talerzyki, kieliszki, szklanki. No i tyle. Na razie. I na razie, proszę ja was, tyle. A tutaj będzie karny kącik chyba. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Your life you've tried to be a good man inside, did everything that you thought you should, didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Witamy w kolejnym dniu, czyli w niedzielnym dniu z rana. Zobaczcie, jak ładnie zakwitło. Wczoraj Igorek miał ładne zdjęcia na tle tej czereśni. No dobrze, ale mnie o tym. Zobaczmy. Zobaczmy, jak wygląda to pobojowisko po tej imprezie. Po tej imprezie, jak wygląda pobojowisko, to tak wygląda. Tutaj była sesja zdjęciowa też wczoraj. Wygląda jak... Wygląda tak, jak wygląda, słuchajcie. I tak, tamto do grzania to tak jest słaby pomysł, albo to zepsute jest, albo nie wiem co.
i musiałem kupić taką nagrzewnicę, która oczywiście dała radę. Dała radę ogrzać tutaj, bo tutaj jest, nie wiem ile metrów sześciennych jest, ale ta nagrzewnica jest na 300, tutaj chyba trochę brakuje do 300 metrów sześciennych, więc dała radę. No ale trudno, takie życie. No i tak, i wczoraj jeszcze żeśmy wieczorem, znaczy w ciągu dnia dało radę, o chyba 20, o 21 przenieśliśmy imprezę do domu, dwa stoły, bo tam część gości poszło, a część zostało i tutaj już trochę tak się robiło, wiecie, tu światło było wszystko, tylko już coraz zimniej się robiło, ta nagrzewnica coraz słabiej już później działała, więc część gości jeszcze poszło, to wzięliśmy, przenieśliśmy imprezę do domu, widzieliście tam przybitki. No i siedzieliśmy sobie do której, zaraz wam powiem, do której siedzieliśmy, do godziny, zobaczę, gdzie to FK jest, siedzieliśmy do godziny 23, nie, do 24, wiem, bo chcieli iść o 23, ale ja powiedziałem, o 23.30 chcieli iść, ale ja powiedziałem, że nie, że idziemy o 20. Ciu, są tutaj? Tak, że o 24.00 idziemy, więc, znaczy oni idą, więc poszli o 24.00, no i fajnie było, nie? No, no już. Zobaczcie, co znalazłam. Tak, zobacz. Na komunii mi mój chrzestny dał. Tak. Myślicie, że to jest czymś wypełnione? Nie, to jest prawdziwy lód ekipy, nie? Dasz radę go otworzyć? No, otwieram już. No. Zobaczcie. No. Dzieci się ekscytują tymi lodami bardzo, nie? Moja ocena 10 na 10. 10 na 10? Ale papierek zamiast sprzedać za 1000 zł na Allegro, to ty co? Zmiałeś? A tu jeszcze wam pokażę największą porażkę komunii. Muszę wam to powiedzieć, co to było. Największa porażka komunii to ten tort. Z Lubawy ten tort jest. Nie polecam tej firmy. A Ewa wyraźnie mówiła, że ma być ze śmietaną. Tak, my tylko ze śmietaną robimy. Zobaczcie, piesek znalazł trochę ciepła. Dzisiaj trochę cieplej jest. Tak, wyraźnie mówiła, że ma być. I co? I był. Na przemian z śmietana, na przemian z czymś innym. Szkoda gadać w ogóle. Szkoda gadać. Lepiej by sama upiekła. Ona oczywiście by sama upiekła, tylko że wiecie, że czasu jednak tyle nie ma, nie? Żeby upiec tort. No dobra. To zaraz będzie tutaj kolejna impreza. No, tak to będzie. Gdzie tą hulajnogą tu wjeżdżasz? Dostał taką hulajnogę na prezent, nie? Od kogo dostałeś taką hulajnogę? Od babci. Od babci. To jest potężna, nie? No. Kto na niej w telewizji jeździ? Mój idol. Idol twój? Jak się nazywa twój idol? Bartek Skroba, mistrz Polski na hulajnodze wyczynowej. O, grubo. Pełen ukłon. Pełen ukłon, tak jest. A ty, Ewka, co robisz? A ja poprawiam swoją naturę. No to fajnie. Ktoś tam zauważył w komentarzu, że miałaś ten, takie same spodnie jak te. Ja ci chyba mówiłem kiedyś, nie? Takie masz spodnie, takie same jak te kwiatki na tym, nie? Tak! No, spodnie były wcześniej i chyba dokupiłaś te poduszki do spodni. Ewa dokupiła poduszki. Tak, ja mam jeszcze taką koszulę. Taką koszulę jeszcze masz? Tak, podobne są. Ja miałam filmik o tych suplementach i dopiero jak go oglądałam, tam wie... Przecież ta koszula jest jak te poduszki. No, właśnie. Tutaj będzie to mięsko, które się wytwarza tu. Aż trzy warstwy są. No sé que tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme. Ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. No, wszystko już posprzątane. Nie? No.
Chłopak jeździ tu jeszcze hulajnogą, która jest 18 jest. I słuchajcie, ktoś. No, ktoś kiedyś tam napisał w komentarzu, bo ja powiedziałem, że ktoś tam poszedł do domu, bo wódki nie było, to się goście rozeszli o 17 czy tam jakoś tak. A ktoś napisał, no a do której by tu można siedzieć, nie? No to wam powiem, że my wczoraj siedzieliśmy do godziny pierwszej w nocy, także do tej godziny można siedzieć, jakby się ktoś pytał jeszcze raz. Nieprawda. A jaka jest prawda? My tutaj siedzieliśmy. No chyba ty. Godzinę przed 12. Chyba ty, kolego. My siedzieliśmy do pierwszej w nocy i... Tato, no. Nie siedziałeś do pierwszej w nocy. I ten. I zrobiliśmy jeszcze sobie poprawiny, nie? No. Nie siedziałeś do pierwszej w nocy, widzicie. Chłopak już... Do 12. Chłopak już o 12. Nie, ty poszłeś spać chyba o 11, czy w pół do 12 może. Nie. Jo, nie. Nie no, w pół do 12, nie. No, no właśnie. Dobrze, to by było wszystko z tych dwóch dni. No to filmik zobaczycie później, no to tak jak już mówiłem, no bo niestety nie idzie się wyrobić. Takie jest życie. No, no dobra, to wszystko, to na razie, cześć, pa.